Kirkut. W sosnowieckiej dzielnicy Pogoń jest miejsce, które jak żadne inne świadczy o wielokulturowych dziejach miasta. Cmentarz czterech wyznań. Wszystkie kwartały tej rozległej nekropolii są warte poznania. W każdym z nich znajdziemy bogactwo form sztuki sepulkralnej i groby zasłużonych mieszkańców Sosnowca. Do Kirkutu dojeżdżamy lub dochodzimy od strony ronda imienia Ireny Półtorak, na którym krzyżują się ulice Grota Roweckiego i Gospodarcza. Oficjalnie początki cmentarza żydowskiego przy ulicy Gospodarczej sięgają lat 90. XIX wieku. W owym czasie Żydzi sosnowieccy byli chowani w Będzinie. Władze KHU w tym mieście blokowały powstanie odrębnej nekropolii w Sosnowcu, gdyż czerpały wysokie zyski z tytułu organizacji pogrzebów. W roku 1892 wybuchła jednak epidemia cholery, która spowodowała pilną potrzebę grzebania zmarłych jak najbliżej miejsca ich zamieszkania. W tym celu wybrano właśnie działkę przy ulicy Gospodarczej, dawnej Książęcej. Kiedy w 1898 roku powstała gmina żydowska w Sosnowcu, istnienie Kirkutu zostało formalnie potwierdzone. Budowa cmentarza była możliwa dzięki środkom przeznaczonym przez najbardziej zamożnych żydowskich mieszkańców Sosnowca. Adam Bergman sfinansował przygotowanie terenu oraz budowę studni rytualnej, a Adolf Oppenheim zapłacił za budowę wysokiego muru otaczającego cmentarz. Tuż za wejściem po lewej stronie znajduje się dom przedpogrzebowy, który z kolei powstał staraniem rodziny Reicherów. Przylegają do niego resztki pierwotnego muru, które pokazują, że powierzchnia nekropolii z czasem uległa powiększeniu. Za bramą, po prawej stronie ogrodzenia, zobaczymy lapidarium, czyli szereg płyt nagrobnych i ich fragmentów zebranych z terenu nekropolii i jej okolic po trwającej kilka dekad dewastacji. Podobne lapidaria znajdziemy również za domem przedpogrzebowym oraz przy południowej części muru, kilkanaście metrów za ohelem rabina Gitlera. Przyjrzyjmy im się bliżej, aby poznać kilka najbardziej charakterystycznych symboli występujących na Kirkucie. Symbole na Kirkucie. Świecznik zwykle umieszcza się na grobach kobiet, gdyż w tradycji judaistycznej zapalenie świec szabasowych należy do ich obowiązków. Dłonie w geście błogosławieństwa zdobią nagrobki zmarłych z rodu Kohenów. Jeleń stanowi symbol dążenia duszy człowieka do Boga. Dzban pojawia się często w połączeniu z misą i gestem nalewania. Symbolizuje mężczyzn z rodu Lewitów, których zadaniem jest obmywanie rąk kapłanów. Lew jest symbolem siły i potęgi, a w Księdze Rodzaju jest także znakiem plemienia Judy. Drzewo najczęściej oznacza po prostu życie, dlatego też drzewo złamane może wskazywać na śmierć nagłą bądź w młodym wieku. Biblioteka lub książka jest umieszczana na grobach rabinów, osób uczonych lub uznawanych za szczególnie mądre. Gwiazda Dawida jest symbolem Izraela. W XX wieku była również powszechnie stosowana w celu oznaczania członków ruchu syjonistycznego. Niemal na wprost wejścia uwagę przykuwa pomnik pamięci Żydów Zagłębia, odsłonięty w 1963 roku. Widnieje na nim napis w hołdzie Żydom miasta Zagłębia, wymordowanym przez hitlerowskich oprawców w latach 1939-1945. Kierujemy się kilkanaście metrów w prawo, gdzie pochowani są Estera i Maurycy Schweitzer. Ich nagrobki w formie obelisków zdecydowanie górują w części cmentarza położonej najbliżej wejścia. Maurycy Schweitzer prowadził przed I wojną światową popularny skład sukna i towarów manufakturowych. Był również członkiem gminy żydowskiej. Kilka metrów za pomnikiem pamięci Żydów Zagłębia pochowany jest działacz komunistycznej partii Polski Abraham Landau. Jak głosi napis na jego grobie, został zamordowany przez policję w Sosnowcu 11 kwietnia 1935 roku. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że Landau był oskarżony o szpiegostwo na rzecz ZSRR, a jego pochówkowi na świętym terenie cmentarza pierwotnie sprzeciwiał się rabin. Idąc dalej w głąb cmentarza wąską alejką, napotykamy niewielką płytę w kształcie księgi, na której wyryte są daty urodzenia i śmierci dziecka – 1871-1872.
Zachowana do naszych czasów w dosyć dobrym stanie tablica wskazuje, że pochówki w tym miejscu odbywały się prawdopodobnie wcześniej niż w latach 90. XIX wieku, a więc przed oficjalnym otwarciem cmentarza. Opuszczamy główną alejkę i udajemy się w prawo w kierunku najbardziej okazałego obiektu na sosnowieckim Kirkucie. Po drodze mijamy wiele nagrobków prostych w formie, zwykle z wyrytym napisem w rodzaju zginęli z rąk hitlerowców lub zamordowani przez Niemców. Są to groby symboliczne, o czym świadczą długie listy wymienionych członków rodziny zamordowanych w obozach śmierci. Nieopodal południowego muru Kirkutu znajduje się ohel w stylu mauretańskim, a w środku grób Abrahama Mayera Gittlera. W ciągu kilkudziesięciu lat działalności w Sosnowcu był kolejno prywatnym rabinem 1888-1899, nielegalnym rabinem wybranym na to stanowisko po utworzeniu gminy żydowskiej bez zgody władz rosyjskich 1899-1900, podrabinem 1900-1915, a wreszcie legalnym rabinem 1915-1925. Po wyjściu z ohelu skręcamy w lewo w kierunku głównej alei. W tej części cmentarza leży wielu zasłużonych członków społeczności żydowskiej i przedstawicieli znanych rodów sosnowieckich. W grobowcu rodziny Liebermanów spoczywa m.in. dr Henryk Lieberman 1896-1945, ważna postać życia żydowskiego w Sosnowcu w okresie międzywojennym. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją w zakresie chorób dziecięcych i prowadził gabinet przy ulicy 3 Maja 11. Był członkiem licznych organizacji żydowskich i współautorem wielu inicjatyw społecznych, takich jak Żydowski Szpital, Dom dla Sierot Żydowskich czy Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne. W trakcie wojny pracował jako kierownik Wydziału Zdrowia przy Judenracie oraz dyrektor Szpitala Żydowskiego. Zmarł 10 maja 1945 roku, czyli następnego dnia po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego KL Bergen-Belsen, którego był więźniem. Tuż obok znajduje się grobowiec znanej sosnowieckiej rodziny Teichnerów. Szczególną uwagę zwraca precyzyjny topograficznie opis okoliczności śmierci Jakuba Teichnera, który zginął z rąk hitlerowców w marcu 1943 roku na ulicy Targowej 12 w Sosnowcu. Nieco dalej, w tym samym rzędzie, znajdziemy niepozorny grób, w którym spoczywa małżeństwo Perelmanów. Doktor Zofia Perelman była dentystką i prowadziła pierwszą na terenie Sosnowca kompleksową lecznicę stomatologiczną. Jej mąż, dr Abram Perelman, był ginekologiem, a także inicjatorem budowy i lekarzem naczelnym szpitala żydowskiego. Przez wiele lat zasiadał również w Radzie Miejskiej Sosnowca. W tym miejscu odwróćmy się, aby obejrzeć monumentalny, wykonany z czarnego marmuru, grób Leopolda Szpigla. Człowiek ten pochodził z rodziny działającej w branży farmaceutycznej i chemicznej. Był też członkiem Rady Miejskiej. Mieszkał przy ulicy Piłsudskiego 1. Tuż obok znajduje się nagrobek z płytą upamiętniającą rodzinę Maitlisów. Najsłynniejszym jej przedstawicielem był Maurycy Moritz Maitlis, hurtownik węgla i koksu, właściciel kilku kopalni Orion, Stanisław i Wiktoria. Mieszkał przy ulicy Dekerta. Należała do niego także willa, która do dziś stoi przy ulicy Pułaskiego. Został zamordowany w trakcie wojny. W następnym grobie pochowany jest znany adwokat Antoni Kon. Co ciekawe, za życia był sąsiadem Maurycego Maitlisa w kamienicy przy ulicy Dekerta 6. Oprócz pracy w zawodzie prawniczym aktywnie działał także na niwie społecznej. Był m.in. współzałożycielem Stowarzyszenia Koło Towarzyskie w Sosnowcu oraz członkiem Sosnowieckiej Wolnej Drużyny Skautowskiej ZHP. Zginął w trakcie okupacji niemieckiej. Przesuwamy się w kierunku północnego muru Kirkutu i przystajemy przy monumentalnym grobowcu rodziny Reicherów, niezwykle zasłużonej dla rozwoju Sosnowca. Henryk Reicher był jednym z pierwszych osadników we wsi Sosnowice. Przybył tu w 1859 roku, czyli wkrótce po otwarciu dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Był założycielem firmy ekspedycyjno-handlowej H. Reicher i spółka, posiadającej filie w Granicy, Aleksandrowie i Łodzi. Zaliczał się do grona najważniejszych kupców w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego. Rodzina Reicherów handlowała również zbożem.
Wśród osób, które spoczywają w grobowcu, warto wspomnieć jeszcze o doktorze Maksymilianie Reicherze, członku pierwszej Rady Miejskiej powołanej z wyboru w 1917 roku. Przecinamy główną aleję cmentarną, tuż za którą znajdują się nagrobki rodziny Ingsterów. Ponownie mamy do czynienia z jednym z najstarszych rodów żydowskich w Sosnowcu, z którego wywodziło się wielu przedstawicieli inteligencji, lekarzy, dentystów i inżynierów. Należeli do nich m.in. pochowani tu Julian Ingster, właściciel biura technicznego przy ulicy Jasnej 2, dzisiejszej Warneńczyka, oraz Józef Ingster, inżynier zamieszkały przy ulicy Targowej 9. W bezpośrednim sąsiedztwie Ingsterów spoczywa jeden z najwybitniejszych przedstawicieli społeczności żydowskiej Sosnowca, Adolf Oppenheim. Odnosił wielkie sukcesy zarówno w dziedzinie handlu, jak i przemysłu. Posiadał dom ekspedycyjny i komisowy z licznymi oddziałami w różnych częściach Cesarstwa Rosyjskiego. Był również właścicielem kilku zakładów przemysłowych, wśród których w pierwszym rzędzie należy wymienić założoną wraz ze Stanisławem Reicherem dużą fabrykę chemiczną Radocha. Podobnie jak inni zamożni sosnowieccy Żydzi, angażował się w pomoc na rzecz uboższych przedstawicieli swojej społeczności, między innymi za pośrednictwem założonego przez siebie Towarzystwa Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego. W następnym rzędzie znajdziemy płytę nagrobną znanego aptekarza Zygmunta Mamloka, który działał przy ulicy Piłsudskiego 98. W rozmaitych wydawnictwach, m.in. w Roczniku Sosnowieckim i kalendarzu na rok 1899, zachowały się bardzo oryginalne reklamy produktów oferowanych przez skład materiałów aptecznych Mamloka, takich jak lepiący papier na muchy oraz mydło księdza Knejpa z kurzego ziela. Tuż za nim, w kierunku wschodnim, leży jeszcze jeden przedstawiciel sosnowieckiej branży farmaceutycznej, czyli Maurycy Reiner. Prowadził działalność na ulicy Modrzejowskiej, początkowo w domu Frymorgena jako wspólnik Maurycego Neifelda, a następnie przez wiele lat jako samodzielny właściciel składu aptecznego w pięknej kamienicy Binderów, dzisiaj ulica Warszawska 18A, Modrzejowska 3. Kolejnym punktem naszej wizyty na cmentarzu jest grób rodziny Rothschildów w formie obelisku z czarnego granitu. Sosnowieccy Rothschildowie, spokrewnieni ze słynnym na całym świecie rodem bankierów, mieszkali od lat 80. XIX wieku na ulicy Modrzejowskiej i prowadzili liczne interesy, w tym m.in. dom komisowy, sklep i restaurację. Najbardziej znanym w Sosnowcu członkiem familii był Bernard Rothschild, który zajmował się handlem żelaznym. Jeszcze okazalszy obelisk postawiono w miejscu spoczynku Adama Bergmana, kolejnej bardzo ważnej postaci dziejów Sosnowca sprzed otrzymania praw miejskich. Swoją silną pozycję finansową zbudował za pośrednictwem domu bankiersko-handlowo-komisowego, zajmującego się ożywioną wymianą papierów wartościowych i walut. Bergman był także założycielem pierwszej sosnowieckiej drukarni przy ulicy Warszawskiej 8, która po licznych zmianach właścicielskich istniała ponad 100 lat. W pewnej odległości za grobami Rothschildów i Bergmanów znajdziemy nagrobek Stefanii Traube, kierowniczki jednej ze szkół żydowskich. W okresie międzywojennym była zameldowana pod adresem ulicy 3 Maja 13. Kontynuując naszą wędrówkę, udajemy się ponownie w kierunku północnego muru cmentarza. Mijamy jeszcze jedną zagadkową tablicę nagrobną dziecka żyjącego w latach 1882-1883, a zatem całą dekadę przed utworzeniem nekropolii. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jest to zabytek świadczący o tym, że prawdopodobnie chowano tutaj ludzi na długo przed epidemią cholery. Według zachowanych dokumentów społeczność żydowska kupiła tę działkę już w 1870 roku. Przy samym murze znajdziemy grób rodziny Landau. Protoplastą rodu był Wilhelm Landau, warszawski finansista, który w Sosnowcu prowadził bank handlowy przy ulicy 3 Maja 20. Znaną postacią był adwokat Jan Landau. Na zachowanej płycie nagrobnej zwróćmy natomiast uwagę na nazwiska dwóch braci. Adolf i Ignacy Landau znaleźli się w składzie pierwszej wybranej Rady Miejskiej Sosnowca w 1917 roku.
Adolf został zamordowany w Auschwitz, zatem obecność jego nazwiska ma tu charakter symboliczny. Natomiast Ignacy faktycznie został w tym miejscu pochowany. Na dalszą część spaceru udajemy się wzdłuż północnego muru cmentarza. Nieopodal rodziny Landau spoczywają członkowie rodziny Szpiglów. Oskar Szpigiel posiadał w Sosnowcu biuro ekspedycyjne, jednak z powodu wykroczeń celnych stracił prawo do prowadzenia tego rodzaju działalności. Przez wiele lat był wspólnikiem Maurycego Neufelda w zakresie handlu materiałami aptecznymi i przetworami chemicznymi, a następnie zajmował się tymi dziedzinami na własną rękę. Kolejny grobowiec należy do rodziny Birmanów, osiadłej w Sosnowcu od końca XIX wieku, trudniącej się handlem i obrotem kapitałowym. Należała do niej jedna z kamienic przy ulicy Wspólnej. Pochowany tu Haskell Birman mieszkał przy ulicy Targowej 12, a inżynier Ludwik Birman przy ulicy Piłsudskiego 48. Podążamy jeszcze bardziej w głąb cmentarza, gdzie znajduje się kilka grobów rodziny Kabaków. Senior rodu Abraham Kabak jeszcze w XIX wieku zajmował się w Sosnowcu handlem zbożem. Jego synem był Julian Kabak, kupiec leśny z ulicy Targowej i jeszcze jeden członek historycznej pierwszej Rady Miejskiej Sosnowca, pochodzącej z wyboru. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jak głosi napis, Łucja Kabak poległa w powstaniu warszawskim. W dalszej kolejności zwróćmy uwagę na groby rodziny Lifszyców. Hersz Lifszyc przez wiele lat prowadził dom handlowy przy ulicy Targowej 7. Był również starszym dozoru gminy żydowskiej w Sosnowcu oraz członkiem Rady Sosnowieckiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Ostatnim punktem w trakcie naszej wizyty na sosnowieckim Kirkucie jest grób rodziny Altmanów. Spoczywają tu Dawid Altman i jego żona Gitla z Freiermauerów, rodzice sławnych fotografów Stanisława i Bronisława, którzy prowadzili swój zakład pod szyldem bracia Altman. Oryginalna płyta nagrobna z napisami w języku hebrajskim znajduje się tuż obok płyty wykonanej po II wojnie światowej z napisami w języku polskim. Widnieje na niej informacja, że Czesława Cylka Zylberszlak i jej mąż Izrael zginęli w czasie wojny. Płyta ta wykonana została na zlecenie ich córki Romany, która po wojnie mieszkała w Sosnowcu. W latach 50. XX wieku otrzymała paszport i wyjechała do Argentyny, gdzie do dziś mieszkają jej potomkowie. Czesława była siostrą Stanisława i Bronisława Altmanów. W skrajnych częściach cmentarza widać doskonale skalę dewastacji, jaka miała miejsce na jego terenie. Rozpoczęli ją Niemcy w trakcie II wojny światowej, jednak większości zniszczeń dokonano już w okresie powojennym. Macewy były kradzione i wykorzystywane na przykład do utwardzania dróg oraz ścieżek na ogródkach działkowych. Ostatni akt wandalizmu miał miejsce w 2010 roku. Dziś teren cmentarza jest zabezpieczony i uporządkowany dzięki wysiłkom gminy żydowskiej i wieloletniego opiekuna obiektu Daniela Chodosa. Opuszczamy dom wieczności, czyli Beit Almin, jak określa się Kirkut w języku hebrajskim. Zamykając furtkę cmentarza, kończymy wyprawę ostatnim szlakiem przedstawionym w przewodniku po żydowskim dziedzictwie Sosnowca.